Dzień dobry Państwu, Andrzej Matusiak, radny miasta Jastrzębie-Zdrój, członek Prawa i Sprawiedliwości w Jastrzębiu-Zdroju. Tu oto w tej komisji, w komisji numer 10-11 na ulicy Katowickiej w gimnazjum numer 8 był 10 maja incydent. Incydent polegał na tym, że przewodniczący komisji numer 10, komisji numer 11 odmówili członkom komisji wydania protokołu, który mieli obowiązek wydać. Niestety, mimo usilnych starań członków komisji, kiedy interweniowałem w Urzędzie Miasta i też również została przekazana informacja, dalej odmawiano wydania protokołu. Owszem, otrzymałem protokół, ale tylko i wyłącznie z komisji numer 11, ale to była godzina gdzieś koło 12, kiedy dawno już ta komisja zakończyła swoje liczenie. Natomiast z komisji numer 10 otrzymałem dopiero po kilku dniach, kiedy mi urzędnicy Urzędu Miasta przekazali ten protokół. W tym wszystkim, proszę Państwa, jest najgorsze to, że portal typu Jasnet, który prowadził ze mną, pytał się o informacje u mnie, przekazałem te informacje i kiedy prosiłem o to, żeby jednoznacznie przedstawić to, co mówię Pani, bo to była Pani redaktor, żeby to przedstawić na Jasnecie, oczywiście zostało to troszeczkę zmienione, ale sama Pani przyznała się, Pani Barczyńska, że niestety wpływ na końcowy efekt tej rozmowy będzie miał Pan Bachowiec. No niestety, no proszę Państwa, dlatego tu się z Państwem spotkałem. Nie będę na portalach typu Jasnet odpowiadał na różnego rodzaju zarzuty, natomiast chciałem Państwu przedstawić, że nie było żadnego złamania przepisów tutaj z mojej strony. Nie przekroczyłem progu szkoły, zwróciłem uwagę tylko informatykowi, że w ten sposób, w jaki sposób się zachowa w stosunku do przedstawiciela komisji wyborczej, to nie uchodzi, tym bardziej, że jest nauczycielem. Dziękuję.